Cześć moi drodzy, witajcie. Witam was w kolejnym materiale. Wiem, że materiałów nie było bardzo, ale to bardzo długo, natomiast no musiałem troszeczkę sobie od tego odpocząć. Szczerze mówiąc, mam teraz taki trochę funk, to znaczy nie mam za bardzo czasu na to, żeby nagrywać. Dużo pracuję i po pracy ostatnia rzecz, o której myślę, to jest to, żeby usiąść do komputera i coś jeszcze montować. No ale cóż, dzisiaj mamy materiał poświęcony Camponotus cruentatus. Będzie to konkretnie opis gatunkowy. Serdecznie zapraszam. Camponotus cruentatus jest to gatunek południowoeuropejski i północnoafrykański. Gatunek ten występuje w takich krajach jak Hiszpania, Portugalia, Tunezja, Algieria, Maroko, czy na przykład Gibraltar. Notowany również we Włoszech i Francji. Jeżeli chodzi o jego habitat, to zajmuje głównie takie tereny leśne, to znaczy granice lasów, jakieś takie świetliste polany, wszędzie tam, gdzie jest w miarę dostęp do światła, no i oczywiście ma materiał na budowanie gniazd. A gniazda buduje głównie w martwym drewnie, stąd tak ważne jest to, żeby pozostawiać takie jakieś martwe pnie właśnie w tym lesie, żeby tego nie karczować, tylko to pozostawić. Literatura podaje też, że występuje na wysokości do 1000 metrów nad poziomem morza, a wyżej już nie. Co do takich danych ja nigdy nie mam pewności, dlatego że chociażby Mannika rubida jest takim gatunkiem, który w Krakowie ze względu na wysokość nie powinien występować, a normalnie występuje. Morfologia. Królowa dorasta do 14-16 mm. Jeżeli chodzi o samce, to mogą mierzyć od 7 do 9 mm. Natomiast robotnice, czyli główny przedstawiciel kolonii, osiągają rozmiary od 6 do 14 mm. Rozmiarem są one zbliżone do naszych polskich Camponotus herculeanus. Jest to gatunek polimorficzny, co znaczy, że w kolonii występują zarówno piastunki, zbieracze, jak i żołnierze. Każda z tych kast wygląda troszeczkę inaczej. Piastunki są mniejsze, węższe, natomiast żołnierze mają duże, masywne głowy. Zarówno królowe, jak i robotnice są ciemno zabarwione, z pomarańczowym przebarwieniem na styliku i przednim segmencie odwłoka. Ich odwłok jest wyraźnie owłosiony. Ciało mają wąskie, wydłużone. Często mówię, że wyglądają jak takie wąskie Camponotus herculeanus. Biologia. Królowa zakłada kolonie w sposób klasztorny. Gatunek zajmuje głównie obumarłe, puchniejące drewno. Mrówki rozwijają się bardzo powoli, choć szybciej niż Camponotus ligniperda. Może jednak popadać w kilkumiesięczne okresy stagnacji. Robotnice są dość łagodne, większość spotkań z innymi gatunkami kończy się ucieczką. I to nawet w mojej praktyce hodowlanej się potwierdza, dlatego że są to mrówki, które nigdy, ale to nigdy nie atakują. Zdarzało mi się zostać ugryzionym, tutaj mam na myśli ugryzionym, nie urządlonym, przez Camponotus ligniperda. Przez przątki to nawet nie mówię, bo gryzą strasznie, natomiast cruentatusy nigdy mnie nie złapały, nie ugryzły. Zawsze gdzieś tam biegają, uciekają. Według literatury gatunek ten jest terytorialny i ogranicza zakładanie kolejnych kolonii na zajmowanym przez siebie terenie. Jednocześnie stwierdzono, że w przypadku obszarów bogatych w pożywienie, terytoria różnych kolonii mogą się na siebie nachodzić i w jednych z badań pokrywały się nawet w 44%, co oznacza, że praktycznie połowa terytorium jednej kolonii stanowiła jednocześnie połowę terytorium drugiej kolonii. Dowiedziono też, że pokarm białkowy stanowi niecałe 6% pokarmu, który mrówki przynoszą do gniazda. Pozostała część to oczywiście pokarm cukrowy. Jeżeli chodzi o wielkość kolonii, to może ona osiągnąć do 10 tysięcy osobników, a przynajmniej tak podaje literatura, bo jak wiemy, to nie jest tak, że one przy 10 tysiącach robią stop i nie rozwijają się dalej. W okresie od listopada do stycznia zalecane jest obniżenie temperatury do 15 stopni Celsjusza. I tutaj powiem wam, że mrówki bardzo często same zapadają w stagnację i potem same z niej wychodzą. U mnie ta zmiana temperatury nie była wcale jakoś bardzo wyraźna, po prostu odłączyłem kabel grzewczy i to wszystko zadziało się samo. Trzeba też podkreślić, że nie wymagają one typowej hibernacji w lodówce. Żywienie. W warunkach hodowlanych oczywiście miód i owady karmowe. U mnie najchętniej przyjmują karaczany tureckie, muszki owocówki i od czasu do czasu podaję im mączniki.
Teraz warunki hodowlane, czyli troszeczkę liczb. Jeżeli chodzi o trudność hodowli, to jest to gatunek łatwy. Jak wszystkie Camponotus rozwija się powoli i popada w stagnację, natomiast nie ma z nim większych problemów. Jest to gatunek monogeniczny, co znaczy, że w kolonii występuje tylko jedna królowa. Temperatura na arenie 21-28 stopni Celsjusza, w gnieździe 24-28. Generalnie w okresie letnim nie wymagają dogrzewania. Wilgotność. Na arenie 30-50%, natomiast w gnieździe 50-60. A teraz troszeczkę ciekawostek hodowlanych i moich obserwacji. Mrówki te nie wykazują dużego zainteresowania pokarmem w postaci czerwiu pszczelego. Często same wychodzą i wchodzą w okres stagnacji. Poczwarki niemal zawsze posiadają oprzęd. U mnie nie zdarzyło się, żeby jakakolwiek poczwarka oprzędu nie miała. Istnieje potwierdzona możliwość adopcji królowej na robotnicach z gatunku Camponotus ligniperda, które pomagają tej królowej w odchowaniu pierwszych robotnic swojego własnego gatunku. I to jest również potwierdzone przeze mnie. Sam miałem kolonię, która miała zaadoptowane na początku robotnice ligniperdy i dopiero potem wydała swoje na świat. Dla ułatwienia startu zalecane jest nabycie królowej z kilkoma robotnicami lub też podrzucenie poczwarek. I to jest bardzo istotne, dlatego że samotna królowa bardzo często ma problemy z odchowaniem robotnic. No i to tyle w tym materiale. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na wszystkie social media, które znajdują się w opisie. Zapraszam Was do grupy na Facebooku. Bardzo lubię się tam z Wami kontaktować i rozmawiać. Pamiętajcie jednak o przestrzeganiu regulaminu. No i co? To tyle w tym odcinku. Postaram się, żeby nie było jakichś bardzo długich przerw między następnymi materiałami. No i na koniec standardowo... Co ja tam na koniec mówiłem? Cholera, nie pamiętam. Nowe osoby zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii, a stałych widzów zapraszam do sekcji z komentarzami. Trzymajcie się i czułki w górę!